Siemanko, z tej strony hodowcy, zrobię dzisiaj kolejny odcinek. Dzisiaj będziemy nasadzać double kwokę. Usiadły dwie w jednym gnieździe. Zobacz, spróbujemy je tak nasadzić. Zobaczymy, co z tego będzie. Możecie napisać, czy wy kiedyś tak robiliście, bo my taki eksperymencik teraz robimy. Czy będą tak siedzieć i czy razem nam kursaki wychowają. Pamiętam, czy takie gnieździe. Albo zrobić jedno duże gniazdo. Ta żółta podwiera tej czarnej jajka. Rozkładać po prostu. Jeszcze jedno jajeczko gdzieś tutaj wsadzę. Czekaj, to jedno wyciągnę i po prostu nie wiem, jak se usiądą. Nie podbierasz te jajka. To może najpierw niech czarno wejdzie. Tylko to teraz będzie widzieć sobie, jak to nie wiem, czy nie zgłupieje. Ja tam. Tam jest więcej chyba, o jedno, bo jedno wyciągłem, bo tak była na słomie. Zaraz się położę, ona jest taka leciutka. Musi usiąść, nie paść na siebie. Przodzi. To połóż teraz tą żółtą, tutaj. Patrzcie, tam jest. Będzie trzeba przy nich patrzeć, ale raczej se razem będą siedzieć, bo widzicie, jakie zgodne na razie są kobietki. Akurat do 1 września, więc to akurat będziemy jeszcze w domu. No, ostatni dzień niestety. Jest tak, usiądzie może. O tamtej. Nie wiem, czy trochę zadłużą. Nie wiem, trochę. Tam bez wychodzą. To chyba tego jednego tam nie wypaść. No, chyba, że pod czarną. Tylko, że ta czarna też tu widzę, że jedno tu wychodzi. A tutaj to te dwa by trzeba wyciągnąć, bo widać tej żółtej. To w takim razie ona będzie miała 9, a ona 8 na razie. I tak miejmy nadzieję, że później będą miały razem kurczaki. Miejmy nadzieję, że nam w ogóle usiądą we dwie, bo chcemy tak sprawdzić, czy w ogóle usiądą nam we dwie w jednym gnieździe. Może źle robimy, może nie, ale chcemy zobaczyć, co to z tego będzie. Tak wyglądamy. No. Eksperyment, panie. No. No jak według was to jest źle, że tak robimy, to może być, ale my pierwszy raz tak nasadzamy kwokę i chcemy zobaczyć, jak to będzie. I teraz się obejmie. Trzeba jej zasłonić, żeby nie widziała, że tam to wstaje. No jak jajka, bo zaraz się zabierać. Ona tak wszystkie jajka podbiera. Ale na początku ona dziobała, a teraz widzę, że tak nie dziobie. Tak swoim rozwolić, ale... Ale jej zostaw. Głupia też. Teraz ją sprzedajemy, bo już nas aż tak denerwuje, że... Znaczy, ładną kurą jest, ale no po prostu... Jak mamy mieć kwoki też na jesień, a nasza babcia tutaj będzie, to się też boimy o to, że nie będziemy mieli jajek pod kwokami. No bo na dziobie i kopie. No chwilę nas nie było, a już tutaj urzędowała w tym gnieździe. Jajka nie wychodzą. Nie wiem, czy lepiej nie było tak jak wtedy, bo takie jakby było takie coś i nie wychodziły te gniazda. Teraz to jajka. No to się dobrze rozsiada, ta czarna coś mindfuck trochę ma. Gdzie idziesz? Czekaj, może zrób to gniazdo. Wtedy ja tu jej zasłonię. To znaczy te jajka. Nie,
No zostaw te jajka, kobieto. Teraz mam rzutę. Czekaj, nie, to są kiepce. No, tak, ma teraz. Trochę się nawet... Dziewięć jak tam musi być. Wezmę. Jesteś mało. Odsuń się. A ta czarna dopiero dzisiaj usiadła rano, więc znaczy tak może dobrze nie siedzieć, ale... Ona już w tym roku jak teraz będzie siedzieć, to trzeci raz. Pierwszy raz nie był za szczęśliwy. Co on trzeba na pod nią wchodzi? Tu nie wiem czy nie jedno. Bo jest jajko wychodzi. To ja na razie zrobię cięcie i widzimy, będziemy się widzieć jak zrobimy jakoś. Dobra, więc sukces udało się po chwili tylko, więc wam dziękujemy za oglądanie tego odcinka, widzimy się w kolejnych odcinkach, cześć.